to jest rozdysponowanie środków pochodzących z rezerwy celowej na nagrody dla dzielnic w konkursie płac podatnych w Krakowie. Uchwała druk nr 244-A. Oto poprawce zarządu. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie rozdysponowania środków pochodzących z rezerwy celowej na nagrody dla dzielnic w konkursie płac podatnych w Krakowie. Paragraf pierwszy. Środki w wysokości 25 tysięcy złotych pochodzące z rezerwy celowej na nagrody dla dzielnic w konkursie płac podatki w Krakowie przeznacza się na następujące zadania. Punkt pierwszy. Remont schodu przy ulicy Bronowickiej stanowiący dojście do przystanku autobusowego na ulicy Armii Krajowej, kwota 10 tysięcy złotych. Punkt drugi. Bieżące utrzymanie zieleni i uzupełnianie nasady zieleni według wskazań dzielnicy, kwota 15 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I w uzasadnieniu nagrody za dobrze przeprowadzoną kampanię pod nazwą płac podatki w Krakowie dzielnica szósta otrzymała dodatkowe środki finansowe w wysokości 25 tysięcy złotych i zarząd zaproponował, aby je przeznaczyć na remont schodów przy ulicy Bronowickiej oraz utrzymanie zieleni i uzupełnianie nasad zieleni. W druku 244 w projekcie uchwały była pełna kwota przeznaczona na to zadanie, na remont schodu, 25 tysięcy złotych. Jednak po rozmowach z KIT-em i trochę negocjacjach wspólnie ustaliliśmy, że 10 tysięcy złotych będzie przeznaczone na remont schodu, resztę tutaj na schody do KIT-u. Natomiast można powiedzieć, brakuje pieniędzy na utrzymanie zieleni, ewentualnie uzupełnienie nasadzeń zieleni. I stąd propozycja dzielnicy przeznaczyć kwotę 15 tysięcy złotych na zieleń. Opinia komisji poszczególnych. Pozytywna edukacji. Dziękuję. Pozytywna rewizyjna. Dziękuję. Informacja pomocy pozytywna. Pozytywna. Zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska też pozytywna. 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 I gospodarki komunalne pozytywna. Kultura się nie docha. Pozytywna. Pozytywna. Też pozytywna. Dziękuję serdecznie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? To bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam dyskusję i obrady na tym punktem porządku obrad. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto z Panów Radnych jest za podjęcie tej uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Jerzego o przeliczenie głosu. Osiemnaście. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę.